Przez wiele, wiele, wiele lat uważałem, że rozwój jest najważniejszy. Poczułem się powinien rozwijać zawsze, rozwijać i rozwijać. Aż któregoś dnia przeczytałem jakąś książeczkę Antonego de Mello i on tam mówił, że przez wiele, wiele lat oni jak się spotykali, to jeden drugi mówił: Boże, jak ty się rozwinąłeś. I się tak cieszyli tym rozwojem. Ale w pewnym momencie, gdy dojrzali, to doszli do wniosku, że nie chodzi tylko o rozwój, że ważne jest owocowanie, że z tego rozwoju, jak nie ma owoców, to podobnie jak z mleczem. Potem jest tylko dmuchawiec. I bardzo często nasz rozwój to, jak pięknie mawiał mój dziadek, para poszła w gwizdek. Jeżeli się rozwijamy, a nie mamy z tego pożytku, bo moglibyśmy się rozwinąć w zupełnie innym kierunku, mając z tego pożytek. I twierdzę, że ważniejszym od rozwoju są owoce. Ważniejsze od rozwoju są owoce. To znaczy, że rozwijam się po to, żeby owocować i konsumować. To znaczy, że jeżeli chcę sobie pochodzić i pokwitnąć, to nie oczekuję, że z tego będą owoce. I życzę wam, życzę, tobie życzę, żeby twój rozwój przyniósł ci owoce. A owocami może być, nie, no może następnym razem, bo tych owoców może być wiele. Proponuję następnym razem, co może być owocem rozwoju.